Cześć, siemano, ja jestem Ghost. Mamy kolejne spotkanie w Lidze Europy z Royal Antwerp. Mecz. Może nawet zrobimy symulację, bo tak patrzę na tą drużynę. Pierwszy raz o niej chyba w życiu słyszę. I przejdziemy do symulacji. Zawodnicy byli wypoczęci wszyscy, więc skład najmocniejszy. Mam nadzieję, że sobie poradzi z tą drużyną. Już na początku Mesut Özil, 12 minuta, wyprowadza nas na prowadzenie w tym spotkaniu do przerwy, tylko żółta kartka. Potem lecimy drugą połowę, Lacazette wchodzi, tam też zmiana u przeciwników. Živković podwyższa na 2-0, Mkhitaryan w międzyczasie żółta kartka i mecz zakończył się wynikiem spokojnym 2-0. Kolejne spotkanie to będzie spotkanie ligowe z Wolverhampton, które już sobie zagramy, bo ligowe mecze są zawsze ciekawe właśnie przez to, że zawodnicy w poprzednim składzie, w poprzednim meczu grali, więc niektórzy nie są w pełni sił i możemy tutaj delikatne dwie, myślę, zmiany zrobić. Niech Özil sobie odpocznie. Alexander Arnold, może Zachysaja, no to już trzecia zmiana. Resztę już zostawimy tak jak jest i zaczynamy spotkanie z ligowe z Wilkami. I ładna piłka i tutaj Leno interweniuje. Mamy chyba rzut rożny nawet, bo to myślę i była jednak interwencja bramkarza. Na ślizgu to szło pod poprzeczkę, instynktownie Leno wybronił. I teraz znów dużo szczęścia, teraz Alexander Arnold, uderzenie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Normalnie Karate Kid odbił tutaj i Leno się cieszy, myślę. Sokratis, Rabio, piłka do Živkovicia. Ten tutaj jest w polu karnym. Będzie teraz odpowiedź Arsenalu i Rui Patricio. Idealna interwencja. Arsenal w końcu odpowiedział, więc do 10 minuty mamy bardzo żywiołowy mecz. Trzy groźne sytuacje łącznie, jakie miały miejsce. Znów okazja, teraz już nie miałem szczęścia. W obrońcy moi nic tutaj nie wyskoczyli, dali się wyprzedzić i Diogo wyprowadza drużynę Wolverhampton na prowadzenie. Leno już teraz smutny, ale tutaj widzimy zgubione krycie, dośrodkowanie idealnie jeszcze tutaj na drugiego zawodnika. Złe krycie spowodowało to, że przegrywamy i brak asekuracji w ogóle. 1-0 na razie. Rabio będzie pewnie uderzał. Rabio i Patricio. No kolejna świetna jego interwencja. Grają dobrze w ataku, grają dobrze w obronie, w szczególności bramkarz, bo to naprawdę mocna torpeda szła w kierunku bramki. Dobra, tutaj sobie gramy, ale mogę coś tam oczywiście się wtrącić z rozmową. Co się działo w ligach ciekawego, bo to jeszcze jest, nie będę was okłamywał, u mnie weekend, bo nagrywam to w niedzielę. Wy to zobaczycie w poniedziałek, więc tam jeszcze ligi będą grały, ale co tam ciekawego było, o czym warto wspomnieć. Bardzo się cieszyłem, że będzie klasyk BVB zgrało z Bayernem. Myślałem, że będzie wyrównana walka, tutaj Bayern przejechał się po... Ale tutaj akcję widzimy. Przejechał się po prostu po Borussii jak tylko chciał. Fajnie, że to cieszy. 200 gol i 201 lewego. W ładnym stylu, można powiedzieć, pokonał tutaj bramkarza Borussii Dortmund. Najpierw go trochę tutaj przelobował, potem jeszcze tak sobie z półobrotu strzelił do pustej bramki, więc zacna bramka, 200 jubileuszowa. No myślałem naprawdę, że to będzie coś ciekawszego w tym spotkaniu, a tak już po pierwszej połowie już było po meczu, więc można było spokojnie sobie oglądać drugi hit, który równolegle miał miejsce, mianowicie Juventus z Milanem. Wszyscy liczyli tutaj na gola piątka, no i piątek
takiego strzelił. Potem Juventus już tutaj wziął się do roboty, dwie bramki strzelone. No i derby zakończyły się właśnie tym wynikiem, że Juventus pokonał, to znaczy to nie były derby, taki ważny mecz, bo tutaj derby to może złe słowo, w tym ważnym meczu pokonał Milan. Cieszy bramka piątka, bo oczywiście tam był błąd też obrońcy, ale to też błąd trzeba wykorzystać. Szczęsny nie miał szans przy tej bramce, bo to jak mówię był błąd i się szybko to wszystko działo. Co tam innego, Lech oczywiście utrzymuje stabilnie poziom, 10 sytuacji bramkowych, 0 celnego strzału ogólnie w tamtym spotkaniu z Lechią, tylko jeden celny strzał i to wiadomo po stronie rywali z Gdańska, jeden skuteczny, więc widzimy w Lechu nadal słabo i kolejna przegrana. Tutaj wracamy Mkhitaryan, piłka do Aubameyanga i na ślizgu i znów Patricio idealnie broni. Dobra, zaczynamy drugą połowę jeszcze tutaj. Czemu by o Arsenalu nie wspomnieć, bo ten mecz właśnie też oglądałem. No i Arsenal przegrywa z Evertonem 1-0 na luzie sobie. Everton, jak widziałem, dominował z Arsenalem. No i nie o to chyba chodziło kanonierom, żeby tak ta gra wyglądała. Tutaj też na razie póki co przegrywamy. Mam nadzieję, że teraz to się zmieni po akcji Mkhitaryana, który dał odebrać sobie piłkę. Rabio. Ładnie teraz do Elneny'ego i będzie sytuacja bramkowa, po której pada gol. Padła piłka w końcu do siatki. Wyrównujemy Arsenal. Ładnie w końcu nadarzyła się dobra okazja. Idealnie tutaj podanie. Zaraz tą wolną przestrzeń pomiędzy dwójką obrońców i uderzył tam, gdzie bramkarz miał najtrudniej do interweniowania. I teraz Rui Patricio bez większych szans. No szybciej Mkhitaryan. No tu karny, no ten ślizg to jak sobie zobaczymy, no to on leciał chyba z 5 sekund na tym ślizgu i tutaj ewidentny faul. No i będziemy mieli sytuację po rzucie karnym, no bo ten ślizg w ogóle niepotrzebny i podchodzi do piłki Pierre-Emerick Aubameyang. Zobaczymy. No, taki wykonanie karnego 3 na szynach, można powiedzieć. Te karne nigdy nie były moją mocną stroną, ale fajnie, dwie szybkie bramki teraz i my prowadzimy. I tutaj mnie zaskoczyli. 2-2. Wilki się podnoszą. Ja już tutaj myślałem, że na spokojnie 20 minut zostało, my sobie to dojedziemy do końca tego spotkania. Tutaj jedna ofensywna akcja, zobaczmy dośrodkowanie. Piłka sobie przeleciała wszystkich, jeszcze tutaj takie podanie albo raczej kiks i piłka trafia do kolejnego zawodnika, który już jeszcze po rykoszecie Chambersa ląduje w siatce. No tu nie miałem nic do gadania w tej akcji. Torreira, Aubameyang, uderzenie i musiał tutaj się fatygować do wyciągnięcia tej piłki, która leciała pod poprzeczkę. Aubameyang ładnie sobie to podbił, uderzył od razu, taki miałem zamiar, no i rzut rożny. Teraz może w końcu będzie okazja, jest piłka i kto to znowu strzela, powiedzcie mi. Pizzi, czyli ten, który w poprzednim odcinku też strzelił chyba dwa gole nawet? I mamy 2-0, więc tutaj Pizzi na spokojnie kolejny jego gol. No i kończymy to spotkanie. Tutaj mamy Aubameyanga, który zdobył jedną z bramek z rzutu karnego. Wydarliśmy to zwycięstwo 3-2, chociaż Wilki tutaj łatwo się nie poddawały i zdecydowanie też mogli prowadzić w tym
spotkaniu. Dzisiaj ten odcinek będzie troszkę krótszy z jednym spotkaniem, które grałem. Także ja Wam teraz dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie Toonville Ghost. Na razie, cześć!